Witam, jestem Peterek, a to jest trzeci film z serii Fully Automatic Corobot. Jeżeli oglądaliście poprzednie części czy poprzednie filmy z tej serii, to wiecie, o co chodzi. Jeżeli nie, to zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynamy. Teraz się zajmiemy misją czwartą w kolejności. Omijam misję trzecią, dlatego że ona jest w ogóle niezgodna z naszym projektem. Ona ma służyć tylko podrasowaniu skillów latania, jeżeli chodzi o gracza, tam sterowność, coś tam, co zupełnie nie da się tego oprogramować, więc to jest zupełnie niezgodne z projektem Fully Automatic Corobot. Tak więc przechodzimy do misji Blackbox. I występują teraz jakieś niedorodności. Tak. Jak widać, znowu lądujemy na Księżycu, chociaż z niego, że tak powiem, nie odlatywaliśmy. Żeby było ciekawiej. Tak. No dobra, może to nie będzie fully automatic, dlatego że jak widać, na załączonym obrazku baterie naszych botów są praktycznie puste, dlatego nie za bardzo jest sens wykonywać nimi programów. Dlatego pierwsze czynności musimy zrobić sami. Nothing to grab. Oczywiście podszedłem minimalnie za daleko, no dobra. To tak. Pierwsza rzecz, mamy tylko jeden tytan. Dlatego musimy zbudować konwerter. No to budujemy ten konwerter. Wygląda on dość fajnie. W działaniu jeszcze ciekawiej. W polskiej wersji on się chyba Huta nazywa. Huta. Taka Huta, to przepraszam. No dobra. Znowu za daleko. Nie mam wyczucia odległości nadal. Dobrze, ważne jest, żeby go postawić nie w linii prostej z właśnie Titanium Ore, które znajduje się na naszym statku, dlatego że później, że tak powiem, programy nie będą działały. Już mi się parę razy teraz zdarzyło, więc wiem, co mówię. No, aktualnie teraz mamy Titanium. Teraz trzeba zbudować Power Station, które będzie mogło ładować baterie naszych botów trochę dalej. O, tutaj też ważne jest, żeby w tą stronę, a nie w drugą, tam gdzie są rud tytanu. I tak będzie parę błędów, ale będzie się dało przejść. No i dobra, to był taki wstęp nie fully automatic. Ale teraz mogę sobie stanąć na przykład tutaj w rogu. I zaczynamy część fully automatic. Na początku użyjemy mojego autostylu programu recharging, żeby naładować baterie do naszych botów. Tak, jak widać, bot wchodzi. Czeka, aż mu się naładuje. I to nie jest jakiś wyliczony czas, tylko on naprawdę czeka, aż mu się naładuje. Tak. Z technicznej strony. I wraca na statek. Tak samo drugi, tylko że tu będzie, z tego co wiem i z tego co przewiduję, będzie... O właśnie. Ale wystarczy, że zrobimy tak. I już może tam dotrzeć. No, wytłumaczcie. Jakby nie mógł tego zrobić normalnie. No, nie poprawiam tych błędów, dlatego że są w sumie one na początku programu i one w niczym nie przeszkadzają. Jakby wystąpiły na przykład w środku, to już byłby duży problem, dlatego ja wtedy stosuję obsługę błędów. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach. Tak. Gdzie on chce wylądować? No dobra. Przesunął mi tego. No, one się biją o miejsce. Dobra. Jest tu program Ore to Converter, ale
nie użyję go, ponieważ to jest program jeszcze sprzed Fully Automatic. Napisałem lepsze programy, Mic Convert TO. I to jest program, którego użyję teraz. To jest, ponieważ w tej misji trzeba także skonwertować, przetopić całą tą Titanium Ore na Titanium. Ja używam tego Windgrabbera. Tak jakoś tak wyszło. Nie trzeba oczywiście, ale ja tak robię. Tak, i co ten programik ma? No, przede wszystkim czekanie na Titanium też nie na podstawie jakichś sekund, tylko uniwersalne. Jakby to się robiło dłużej, to on by też czekał tyle. O, proszę. Stawianie nie ma żadnego problemu. I on to robi też, dopóki jest Titanium Ore na statku. Zresztą to akurat zobaczymy. Przetapianie jest bardzo fajne w robocie. Bardzo fajne. Znaczy fajnie to wygląda, taki coś kręcące się, nie wiem w jaki sposób niby to ma działać, ale dobra. Tak sobie wymyślili twórcy tej gry, to tak jest. No. Teraz tak, moje cudeńko techniki, które już widzieliście, czyli szukanie wolnego miejsca. On gdzieś się znajdzie pewno, mam nadzieję. Ej, ale się biją o miejsce normalnie. Nie wiem co. Dobra. No i... Przepraszam. Kot mi tu wskoczył. Miałem chwilę frustracji, że mi się nadra, ale mam nadzieję, że nie nadrzał. Mi tu będzie teraz męczył troszeczkę. Dobra. Ostatnia kostka tytanu do zrobienia. Będzie trzeba przepraszam, mam problemy techniczne ze zwierzęciem. Dobra. Chyba się uspokoił. Dobra. W każdym razie, dobra, jak widać ten program działa i teraz ostateczna rzecz, na pewno została ten misja, czyli Blackboard to Spaceship, bo to jest ostateczny cel naszej misji, żeby przynieść czarną skrzynkę. I to jest poprawiony program z odcinka bodajże pierwszego. Tak, poprawiłem go troszeczkę na potrzeby tej misji. Tak, to jest research, bo na początku jeszcze też ustawiłem researcha i to jest przez research, to jest to, ten błąd. Nie? Aha, on ma jeszcze połowę baterii, to nie wiem co się stało. A dobra, podobny błąd jak wcześniej, oczywiście jakby to powiedzieć, podobny jest powód, dla którego nie naprawiałem go. Znaczy nie zrobiłem obsługi tego błędu, no bo jak widać działa. No i teraz będzie kolejny cudeńko techniki, który poprawiłem, bo on tu z tego co pamiętam brał puste i wracał, bo sobie źle liczył, tak. I on tak miał zawsze, bo ustawienie jest tu zawsze takie samo. Dobra. Ale tym razem robię to jakoś inaczej. Tym razem zrobił to za pierwszym razem. Ale jakby nie zrobił to za pierwszym razem, to on będzie próbował, aż mu się nie uda.
Musicie mi uwierzyć na słowo. Ja nie wiem, co mu się stało, że tym razem mu się udało. We wszelkich próbach, które wcześniej robiłem, zawsze robił to na dwa razy. Z czasów jeszcze poprzedniego programu to w ogóle było puste. Mam nadzieję, że mu baterii starczy. O kurde. Ale będzie failure, by mu nie starczyło. Dawaj, 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 proszę cię, nie rób mi tego. Starczyło mu. Tak. Dobra, nie starczyło mu baterii, ale jakby to powiedzieć. Well done, mission accomplished, no. Powiedzcie mi tylko, że nie zrobiłem tego samymi programami. No, gdzie się dało? Zrobiłem! No. Tak więc to był kolejny film z serii Fully Automatic Robot. Jeżeli wam się podobał, to fajnie. No i do zobaczenia następnym razem. Nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy to będzie, ponieważ teraz czeka mnie misja On The Offensive i to jest misja, w której będę musiał napisać zawsze, jak ja chcę to napisać zawsze, to jest program do zabijania mróweczek i on będzie dość skomplikowany już, bo te programiki były średniej trudności, te, które teraz pokazywałem, a teraz będzie już naprawdę skomplikowany. No to cóż, nie wiem, czy kiedykolwiek się pojawi, ponieważ nie wiadomo, jak to u mnie z czasem będzie, z możliwością nagrywania i tak dalej, ale mam nadzieję, że się kiedyś pojawi. No to do zobaczenia. Na razie.